Dzień dobry, czyli witajcie. Jestem Bartosz Pawlik i witam was w kolejnym odcinku z gry Pokémon Emerald. No i tak jak mówiłem, w tym odcinku przechodzimy już bezpośrednio do walki z liderem, no a także z jego pomagierami. Planuję użyć tutaj Shroomisha, któremu na XP 50 poziom, ponieważ Trico zostawimy sobie już bezpośrednio do walki z liderką. Ponieważ liderką jest kobieta, tak jak wspominałem. Tutaj trenerzy posiadają Pokémon kamienne, jak widzicie to jest Geodude. Geodude jest Pokémonem dobrze nam znanym, jest Pokémon Fire Red, więc nie muszę go jakoś dobrze przedstawiać. Nasz Shroomish dostał też Stun Spore i Leech Seed, więc jak widać jest już takim dobrym, faktycznie solidnym pikiem w naszej drużynie. Tutaj Geodude posiadają chyba umiejętność Sturdy, tak mi się wydaje. Nie chcę padać głupoty, że Geodude posiadają Sturdy, aczkolwiek możecie mnie poprawić w komentarzach. Wydaje mi się, że Geodude tutaj posiadają Sturdy, więc wolę to dobrze, że zbiliśmy go na dwa hity. No i Geodude pokonany, Shroomish też zdobywa expiki. No i 11 poziom, całkiem nieźle mu te expy lecą. Uważaj, żeby było nie przeexpić czasem. Byłeś dla mnie zbyt dobry, no bardzo mi przykro, że tak uważasz, ale przynajmniej jesteś krytyczny wobec siebie. Tutaj docieramy, będzie tutaj jeszcze dwóch pomagierów, dokładnie jeden i drugi. Z tych pomagierków sobie też pokonamy za pomocą Shroomisha. No a liderkę pokonamy samą za pomocą Trico. Trico powinien być dobrym pikiem na liderkę. No i musimy przede wszystkim dbać o poziomy naszych Pokémonów, bo walka z kolejnym liderem myślę, że może nam sprawić nieco więcej problemów. Nie powinno to być jakieś bardzo ciężkie, aczkolwiek kolejny lider jest dość blisko. Powiedziałbym nawet, że następny lider znajduje się bliżej niż Misty w stosunku do Brocka w Pokémon Fire Red. Właściwie pamiętacie, że w Pokémon Fire Red musieliśmy pójść na wschód, przejść całą dróżkę, przejść przez Mount Moon i tam dopiero znajdowała się Misty. Pierwszy lider w stosunku do drugiego. A tutaj drugi lider, no nie będę mówił w sumie gdzie się znajduje, aczkolwiek jest bardzo, bardzo blisko. O, tak mogę powiedzieć. I nie mamy też jakichś bardzo zadań też fabularnych do wykonania tam. Nie jest coś bardzo istotnego w tym, coś co musimy teraz wykonać po naszym gimie. Więc walka z kolejnym liderem nastąpi prędzej niż myślimy. Zdecydowanie. No i Youngster to im pokonany, wow, masz potencjał. Kurczę, żeby ten Shroomish się nie przeekspił, tego trenera pokonamy sobie z pomocą Lotada. Lotad też powinien dostać jakieś expiki, co najmniej 11 poziom. No i bardzo, możemy być w mieście, ale moje kamienne Pokémony potrzebują miejsca, żeby się wybiegać. No i tutaj widzimy fajną graficzkę naszego wspinacza się, tak, hikera. Więc Lotad tutaj walczy z Geodudem, no i Lotad powinien tutaj raczej dostać ten spokojnie 11 poziom w tej walce. Wydaje mi się nawet, że ponad 11 poziom, aczkolwiek 11 raczej powinien być nabity. Geodude pokonany i kolejnym Pokémonem będzie, o właśnie, tutaj dostajemy tak dużo expów, że nie ma się co martwić. O, myślę, że nawet gdyby kolejny Pokémon był jakimś silniejszym Geodudem, na przykład gdzieś koło 10 poziomu, coś takiego, to no, niestety ten kolejny 8 poziom. Gdyby ten Geodude miał na przykład 10 poziom, to wtedy spokojnie moglibyśmy tym Lotadem nabić i 12 poziom. Ale niestety twórcy gry uraczyli nas jedynie Geodude na poziomie 8, więc jak widać, no właśnie, brakło kurczę bele minimalnie expów do nabicia tego 12 poziomu. Ale jesteśmy przed liderką, więc przed liderką pozwolę sobie zmienić Pokémona na Trico, aby Trico zajął się całym gimem. To raczej powinno łatwo pójść, więc cześć, jestem Roxanne, liderką Rusboro, używam Pokémonów kamiennych, ćwiczyłam w szkole Pokémon. No i zaczynamy walkę z naszym pierwszym liderem, to kurczę, ekscytacja jest jak zawsze. Bo jednak fajna sprawa walczyć z liderem. Ona posiada 3 Pokémony, 3 Geodudy, więc zdecydowanie poziom 16 zostanie nabity. Tylko wolałbym, żebyśmy nie przekroczyli poziomu 16, żebyśmy nie nabili 17 w trakcie tej walki, ponieważ Trico na 16 dostaje atak jako Trico, po czym dostaje jeszcze atak na poziomie 16 jako już wyewoluowana forma. Tak mi się wydaje przynajmniej, że tak to było. Ewentualnie dostaje po prostu ewolucję na poziomie 16, i od razu po ewolucji na 16 poziomie dostaje już atak jako Grovyle. Najwyżej... nie no, wydaje mi się, że chyba tak to było. Tak to chyba było. Teraz się przekonamy. Trico dostał 220, dostał poziom i chyba nie będzie miał teraz... O właśnie, Trico dostaje Pursuit. Tak, chcę się nauczyć Pursuita. Poproszę skasować atak Leer. No i Trico chyba teraz po ewolucji dostanie jeszcze jeden atak, tak mi się wydaje przynajmniej. Chcę zagrać to ostrożnie. Aczkolwiek Nospas nie powinien dać tyle expów, żeby sam Trico ewoluował dostał się na 17 poziom.
więc powinno być raczej dobrze. No jak widzicie, Nospas ma poziom 15, więc jest faktycznie Hox. No i on używa ataku Rock Tomb, który jest już faktycznie solidnym atakiem. Rock Tomb dodatkowo nam spowalnia Pokemona naszego lub wrogiego, jeśli my go używamy, więc jest naprawdę dewastującym atakiem, który jest też normal efektyw przeciwko Pokemonom roślinnym. No i Nospas zjada sobie Oranberry, co uleczy go o 10 punktów HP. No i kurczę. Użyjmy jeszcze jednego Absorba. Mam nadzieję, że nasz Trico nie umrze, tak bym powiedział. Bo tamten cios był critem, więc jeśli był critem i uderzył dwa razy, to tego Rock Tomba... Dobra, na szczęście nie trafiła. Ona użyje teraz Potiona. Potionek ją podleczy. A na szczęście nasz Trico teraz atakuje Absorbem i jeszcze kolejny Absorb powinien już Nosepassa rozłożyć na łopatki lub na czynniki pierwsze. Zależy, jak na to spojrzeć. Kolejny Potion? Nie wiedziałem nawet, że Roxanne posiada dwa Potiony. A to widzicie, człowiek uczy się całe życie. Kolejny Absorbek siada. Nasz Trico to dla niego jest więcej okazji, żeby się podleczyć. Niestety nie zadajemy za dużych obrażeń temu Nosepassowi, ponieważ jest bardzo, bardzo tankownym Pokemonem. Nosepass właściwie nie wiem, czemu pojawił się w Ruby i Sapphire. Nie wiem, co panowie w Nintendo mieli w głowie i w Game Freaku. Aczkolwiek dostaję w czwartej generacji ewolucję Probopassa, który wygląda jak pewna mniejszość etniczna, tak bym to powiedział. Myślę, że nie muszę... Jak wpiszecie sobie Probopass, to zdecydowanie zrozumiecie, o co mi chodziło. No i dokładnie, nie dostał levela, więc przegrałaś, potrzebujesz więcej skilla. No i proszę bardzo, dziękuję bardzo, dawaj mi tą odznakę i pieniądze. No i teraz nasz Trico ewoluuje, jest to pierwsza ewolucja. Trico się ucieszył z ewolucji. No i... Nie, ewolucja wygląda chyba tak samo jak w Fire Redach, nie zmieniali chyba tego. Ale jak widać, nasz Trico ewoluuje w Koksa prawdziwego. Nie jest to Pokémon jakiś byle jaki, tylko pierwszej jakości Pokémon Grovyle. No i Grovyle jest już faktycznie fajnym Pokémonem. Kurczę byle, bardzo, bardzo mi się podoba jego design ogółem. Bardzo mi się podoba jego. No właśnie, Grovyle uczy się Fury Cuttera. I jeśli oglądaliście na live'ie moją grę w Pokémon Gold, to tam nasz Scyther o imieniu Antifa, z tego co pamiętam, miał na imię Antifa chyba, używał właśnie Fury Cuttera. No i Fury Cutter faktycznie sieje masakrację wśród przeciwników, ponieważ Fury Cutter używany co turę zwiększa swoje obrażenia razy 2, więc może nawalać naprawdę bardzo duże obrażenia. No i tak, oto nasza pierwsza odznaka zdobyta. Wyjdziemy sobie z gimu. No i zaraz zacznie się kolejna scenka rodzajowa, kolejna cutscenka. Jeśli dojdziemy, to w co miejsce? Wynocha z drogi. No i tutaj zły członek Teamu Aqua ucieka. No i uciek, proszę, oddawaj moje dobra. Czyli goods to są dobra. Ale my na razie sobie coś ignorujemy. Zobaczę tylko coś tutaj. Nie ma tej osoby, o której myślę. Mianowicie nasza pierwsza. Nasza rywalka powinna nas tutaj czekać, ale no jak widać nie ma jej tutaj. Zobaczymy sobie jeszcze statystyki naszego Grovyle'a na moment. No i chyba polecimy tam w stronę tamtego plot twista, tak mi się wydaje. Miałem tutaj sekundkę przerwy między nagraniami, ale tak jak mówiłem, sprawdzimy sobie nasze statystyki Grovyle'a. Rzucimy na nie okiem. Grovyle ma hubs. Porównam go może z innymi Pokemonami, tak? Bo Grovyle jest nasze sasy, więc możemy go z innymi porównać. Specjalny atak. No, Pokemon aktualnie są drewnami jeszcze, zanim cokolwiek z nimi się stanie. I wiadomo, Grovyle też jest ewoluowaną formą, więc w związku z tym ma wyższe statystyki. I myślę, że ten odcinek zakończymy sobie chyba już po rozwiązaniu tego elementu fabularnego, tak? Tutaj, prawda, to jest ten ziomeczek, który wcześniej pomogliśmy. My musimy odzyskać skradzione rzeczy. Tutaj chwilkę expiłem wcześniej i nie wiem, czy walczyłem z tym trenerem, ale wydaje mi się, że chyba nie walczyłem, dokładnie. Moje Pokémon rządzą, obczaj je. My zawalczymy sobie jeszcze tutaj z trenerem, jest kilku tych trenerów, więc myślę, że odcinek tak gdzieś około 20 minut będzie miał. Jak widać, to jest jakiś maczom na 9 poziomie, to są całkowicie jakieś słabe uszy w stosunku naszych Pokémonów, więc walczymy sobie Absorbem, bo Absorb ma staba od naszego Grovyle'a. Więc wszystko jest w porządku. Tak, patrz, dostał pół życia, za to Focus Energy, on nic z tym nie zrobi. I zamiast Absorba użyjemy sobie może teraz Quick Attacka. Tak sprawdzę właściwie, ile z tego Quick Attacka będziemy bili. No, widocznie niewystarczająco. A nie będziemy tego Grovyle'a już jakoś bardzo expić. Tak myślę.
Pozostałe Pokémon też trochę podekspiłem, bo jednak tak wyrwałem się z tym, żeby ten Growlithe był taki wyekspiony. A jeśli od pierwszego gimu ciśniemy już na czterech Pokémonach, to no to będzie to miało duże znaczenie, żeby nasze Pokémony, znaczy jest to bardzo ważne, żeby nasze Pokémony miały podobne poziomy. No przede wszystkim Seedot. Seedot no na 10 poziomie to chociaż nie, damy go na drugie miejsce, bo z tego co kojarzę, no dokładnie, zrobimy sobie tak. Z tego co kojarzę, to tutaj zaraz będzie podwójna walka. Więc w trakcie podwójnej walki będziemy mogli skorzystać z Seedota. No i tu pojawia się Abra, więc jeśli byśmy chcieli złapać Abra, to moglibyśmy ją mieć już od początku gry. Pytanie brzmi, czy Astonishem? Nie no, Abra jest szybsza, więc niestety nawet nie uda nam się tego 12 poziomu na Utadzie dobić. Tutaj mamy dwóch trenerów. Czym ty walczysz? Jesteś dziewczynką, ale uczysz się z daleka od domu, bla bla. No i walczymy z dziewczynką, swoją drogą to jest Skull Kid Karen. I teraz pytanie brzmi, czy ona ma 10 lat, czy mniej niż 10 lat? Bo, jak pamiętacie zapewne, żeby zostać trenerem Pokémonów, należy mieć lat 10, tak? Aż, o Jezus, z tego Astonisha będziemy bili... Tym latem będziemy 50 lat bili tego Szczurmicza. Jeszcze efekt spor. No oczywiście, znaczy efekt spor, dlatego mówię, że jest dobrym... dobrą pasywką. No niestety nasz Lotad chyba tutaj za wiele nie zdziała. Tak mi się wydaje. Możemy się absorbami teoretycznie przerzucać, ale tym Astonishem możemy chociaż mieć nadzieję, że właśnie, że dostanie flincha. Ale kiedy nasz Lotad jest już zatruty, to już za wiele tutaj nie zrobimy. Proszę bardzo, kolejny Astonish. Kolejny flinch? Nie, niestety nie. Absorb. No i minus jest taki, że Lotad w sytuacji, kiedy jest roślinnowodny, to absorb bije mu obrażenia normalne, tak? Normal effective. Więc zmienimy sobie Pokémony i to będzie walka naszego Seedota. Zobaczcie, co tutaj się teraz podzieje z naszym Seedotem. Mianowicie użyjemy Bajda i mam nadzieję, że Szurumisz właśnie trzy razy użyje nas Tackle na przykład. Wtedy pokładamy go na hita, proszę bardzo. Bajd. No i teraz Szurumisz używa Absorb. I trzy ciosy, które padną na naszego Seedota, wzmocnią nasz atak Bajd. Tylko wolałbym jednak, żeby uderzał Tackle niż Absorbem. No, niestety komputer to chyba przewidział. I kiedy my dostaliśmy po jednym obrażeniu, to będzie 3 razy 1. No, dobra, walimy go za 4. Dokładnie, Absorb. Nie no, tego Szromisza to za dużo nie zrobimy. Tym Seedotem to będzie... Nie wiem, czy to jest dobra decyzja, żeby kontynuować tę walkę. Po prostu Growlithe'em skończymy tę walkę i tyle. Szkoda Lotada, że jest zatruty, ale dostanie przynajmniej poziom 12. Jeszcze stan spor. Nie chcę się denerwować. Fury Cutter, proszę bardzo. No to już jest ten moment, kiedy nasz Growlithe sparaliżowany jest wolniejszy od Szurumisza. To jest dopiero upodlenie gatunku ludzkiego. No i Fury Cutter powinien Szurumisza załatwić. Co? Tylko tyle? Znaczy ja zdaję sobie sprawę, że Fury Cutter rośnie z każdym ciosem, ale... Ale liczyłem, że uderzy trochę więcej. No ale następny Fury Cutter powinien już raczej Szurumisza chyba załatwić. No jeszcze nie trafił. Co za bezsens, Quick Attack. Jeszcze sparaliżowany. Nie, dlaczego to mi przedłuża odcinek tak na siłę? Albym sobie pograł na spacji, tak jak sobie ekspiłem te Pokémon, to ekspiłem sobie na spacji. Albym sobie na spacji pograł, to normalnie głowa mała. No, chociaż tyle. No, Szurumisze są tankowne, ale... Lotad 12 poziom, proszę bardzo. Seedot 40 expów, Growlithe 40 expów. Dziękuję, Skull Kid Karen. Tak, przegrałaś, do widzenia. Żegnam, Ozięble. Dziki Pokémon oczywiście. Co tam ciekawego? Puchiena kolejna. Więc to jest Puchiena na poziomie 6, nie będziemy się bili, ponieważ nasz Lotad posiada Astonish i... Znaczy moglibyśmy się na niej wyabsorbować teoretycznie. Uwalniamy jednego Absorba, zobaczymy ile się wyleczymy. Pytanie brzmi, czy ten Absorb będzie nas leczył na tle, żeby... nie wydaje mi się. Puchiena na level 6. Mamy na tle małą przewagę poziomów, że to co my się wyleczymy, to trucizna nam z powrotem zabierze, nawet więcej. Więc niestety, ale biegniemy dalej. No i tu mamy podwójną walkę. I mamy pana, prawda, zwiedzającego i chłopaczka. Pan zwiedzający najprawdopodobniej będzie używał Pokémonów kamiennych, więc dla nas jest to cenna pożywka dla naszych Pokémonów, cenne punkty exp. Tak, Geodude i Szurumisz. Nie, kolejny Szurumisz. Okej, więc tak. Lotad, poproszę Absorb tutaj. Acidot, Bajda. Więc zobaczymy, no teraz Lotad będzie miał okazję się podleczyć, dokładnie. Wszystkie hapsy, no i trochę się podleczyliśmy. No i teraz Szurumisz, Seedot. Szurumisz raczej uderzy Seedota, nie wydaje mi się, żeby uderzał właśnie Lotada. Critical hit, to będzie dobre.
Lotad jest raniony trucizną, więc poproszę o absorb tutaj, żeby się podleczył troszkę. No minimalnie, ale zawsze coś, żeby chociaż nie zdechł w trakcie tej walki. Czy Shroomish użyje jeszcze jednego takla? No, czy... nie, użył absorba. A to i tak, dostanie jakieś tam obrażenia, więc... więc dostanie dwa razy tyle levelu naszemu Seedotowi, więc powinien go Seedot raczej pokonać jednym bajdem. No i tutaj już użyjemy sobie Astonisha, żeby w razie czego nas nie uderzył. Oj, krytyczny hit siadł. No i Seedot powinien dobić naszego, znaczy naszego wrogiego Shroomisha. Tak, mam nadzieję, Seedot? No, świetnie, cudownie, pięknie wręcz wyszło, bym powiedział. No tak, Seedot dostały expy, no i drugim Pokemonem Youngstera Jasona, Johnsona, przepraszam, jest Lotad. Nasz Lotad jest raniony trucizną po raz kolejny, a tak jak widzieliśmy w poprzedniej walce, Absorb na szczęście tutaj coś poradził. Zanim nasz Seedot użyje tego bajda, to myślę, że lepszy mogłobyś, tak z perspektywy czasu myślę... O Jezus! Proszę cię, Lotad, bij chociaż tego Seedota. Growl. Nie. Niech... przecież to ja się zamęczę. Nie mogę się denerwować, Bartoszu. Bartoszu, nie denerwuj się, bo to jest nieprofesjonalne. Teraz, żeby tylko Lotad uderzył w Seedota. Proszę. Lotad, zrób to. Absorb. Dobrze, Lotad w Seedota uderzył, więc Bite uderzy za dwa. No, nie fajnie. Ale przynajmniej wszystko się będzie zgadzało czasowo. Proszę bardzo, Absorb. Absorb z Lotada. Zaabsorbowaliśmy odrobinkę. Nasz Lotad nie zdechnie. No i Seedot bije za potężne 4 obrażenia. Siup. To smutne. Powiedziałem, że bardzo smutne. Lotad raniony trucizną. No ale jeszcze nie zdechnie. Bajda, walniemy jeszcze jednego, ale to... ta walka raczej potrwa jeszcze 2 tury. No, jeszcze 2 tury. Jeśli nasz Lotad nie umrze i... o nie, on chyba zdechnie od trucizny. Nie wydaje mi się, żeby nasz Lotad miał przeżyć tę truciznę. No i nasz Seedot raczej nie dobije wrogiego Lotada. Więc będziemy musieli wystawić Shroomisha na dobitkę. Czy przeżył? Przeżył! No proszę Państwa, MVP tego meczu. Lotad na poziomie 12 pokonuje Lotada na poziomie 8. Prawdy, jestem dumny z naszych Pokemonów. No, nie mogło pójść lepiej. 63. No i Seedot 11. Jeszcze 2 poziomy będzie miał Nature Power, więc... więc w końcu będzie miał jakiś rozsądny ruch. Ale to już do XP sobie gdzieś tam poza ekranem, po tym odcinku. Och, jeszcze ten pan tu. Oj, jeszcze dostaliśmy jeden punkt na truciźnie na naszym Lotadzie, czyli nasz Lotad został chyba na jednym hapsie, tak mi się wydaje. Zaraz się dowiemy, ale on, jeśli wystawi pierwszego Pokemona Geodude'a dokładnie, to powinniśmy dać sobie radę. Dokładnie, Lotad na jednym hapsie. Jeśli zrobiliśmy 4 ruchy, to Lotad by padł. Ale na szczęście Geodude'a załatwimy na jeden cios. Proszę bardzo, załatwiony. No i wyleczyliśmy się o 12, czyli Geodude miał 24 życia. Taka kalkulacja bardzo prościutka. No i Lotad poziom 13. Czy on też dostaje Nature Power? Tak, one obydwa te Pokémon dostają Nature Power. No trochę expów wpadło. Ale zostawiłem już tego Lotada, nie chcę już Seedota wystawiać, bo to była jakaś masakracja. No i jest raniony trucizną, 4 punkty dostanie. Tak, 4 punkty. To jest jeszcze ten etap, gdzie dostaje po 4 punkty HP. No i proszę bardzo, Absorbik siada. No i jesteśmy wyleczeni niemalże, prawie że do pełna, więc Lotad spełni swoje zadanie. No i Hiker Devan pokonany, ajajaj, to nie był kontest, coś tam. No i Lotad jakoś nam padnie z trucizny, żeby Shroomish... poproszę Shroomisha tutaj. Niech to będzie na Shroomishu. No i tutaj mamy jakiegoś gentlemana. Och, co ja zrobię, poszedłem sobie z moim ptaszorem Pico. Gdzie jesteś, Pico? No i możecie się domyślić, że zapewne, że to jest ta osoba, do której należał ten domek. Ach, za to jest prawdopodobnie Wishmur, bo to są wszystkie... tak, tutaj żyłem chyba tylko Wishmury i Geodude. Albo same Wishmury, nie jestem pewien. Ale no, żyłem tutaj tylko Wishmury. Wishmur jak się złapie, to jest ogólnie fajny Pokémon. Tylko niestety Wishmur jest Pokémon normalny, więc niestety nie może dołączyć do naszej drużyny. No i kolejny Wishmur, i kolejny Wishmur, i kolejny Wishmur, i kolejny Wishmur. Tak, wydaje mi się, że tak się czyta jego nazwę. Wishmur, Wishmur. Zawsze ten Wishmur, a tam nie ma H, jak teraz zauważyłem dopiero. Wishmur. I tak on mówi Wishmur, bo przecież ten... bo to jest od Whisper, tak? Od szeptu. Whisper, tak? A Wishmur, jak szept, szy, tak? Brzmi bardziej tak dźwięczniej, więc... jest Wishmur, moim zdaniem to jest fajna nazwa. Pamiętam, że mój brat chyba... nie, pamiętam, że mój kolega kiedyś używał Wishmura i miał jako ewolucję, czyli... no jego ewolucję, tak? Co idziesz? Chodź tu podejść. No i dzień dobry, to
mój zakładnik okazał się być bezwartościowy. No i najwyższa pora naklepać temu ziomeczkowi. Proszę bardzo, panie Team Aqua Grand. On wystawia Puccinę, no i my Puccinę pokonamy sobie spokojnie Shroomishem, ponieważ nasz Shroomish jest szalonym Pokemonem, jest bardzo silny. Wszyscy to wiedzą, prawda? Więc Puccinę raczej powinna zostać pokonana. Leech Seed jest atakiem, który jest zawsze przydatny. No, oczywiście dołożymy do niego jeszcze prawda, paraliżujący... No, paraliżujący proszek, proszę bardzo. Stun Spore, no i on teraz w tej sytuacji jest właściwie niegroźny dla nas, bo wszystko to, co nam zada, odbierzemy sobie Absorber. No i z tego co widzę, ten odcinek będzie miał ponad 20 minut i ja tam widziałem w komentarzach, że ludzie chcieli, żeby odcinki były dłuższe niż 20 minut i tak w okolicach 20, ponad 20 minut, więc oczywiście, proszę bardzo, moi drodzy widzowie, oto dla was odcinki dłuższe niż 20 minut. Ponadto ktoś napisał w komentarzach, żeby nazywać Pokemony, więc każdego Pokemona roślinnego, którego zapiemy, będziemy nazywać, plus w mieście, które jest po liderze drugim, w mieście, które jest po drugim liderze, znajduje się ziomeczek, który pozwala nam zmieniać imiona naszych Pokemonów, więc tam ponazywamy nasze Pokemony, więc możecie napisać już propozycję imion dla Growaila, Shroomisha, Seedota i Lozada. Oczywiście najprawdopodobniej dla Seedota, kiedy ewoluuje w Nuzleafa, imię prawdopodobnie dam mu Nuzlocke, bo bardzo mi się podoba to. Wpiszcie sobie Nuzlockę, to pierwsze to jest taki format challenge'u bym nazwał w Pokemonach. A Nuzlocke ogólnie nazwa wzięła się z komiksów, które były napisane na podstawie tego właśnie... Znaczy, komiksów, w których został zawarty Nuzlocke i cała nazwa Nuzlocke pochodzi od tego, że Pokémon Nuzleaf miał twarz tej postaci Johna Locke'a z... John chyba było, Johna Locke'a z Zagubionych. Więc Nuzlocke zdecydowanie jest takim fajnym memesem, bym powiedział. No i wracamy tutaj już do firmy Devon, żeby... Ach, jeszcze dzikie Pokémony. Wracamy do firmy Devon, żeby oddać skradzione Devon Goods. Niestety nasz Lotad raczej wywinie kopyta. No i poza ekranem do XP nasze Pokemonki, przede wszystkim do XP... Lotad zemdlał, nic strasznego. Do XP nasze Pokemon, przede wszystkim Seedota do 13 poziomu. O, tutaj mam pana, dzień dobry. Och, jak poszło, masz Devon Goodsy, oddawaj je, jesteś super trenerem. Masz Great Balla. Jestem Great Trenerem, dostałem Great Balla. Chodź ze mną. No i tutaj na szczęście jest animacja, która nam to skróci. Tutaj mam pana. Tak, czy mógłbyś to przynieść do Slateport? Tak, tak, oczywiście, to możemy to zrobić. No i właśnie w tym Slateport będzie ziomeczek od nazywania Pokemonów. Nasz prezydent, co ciekawostka, prezydent jest jako, wiecie, właściciel firmy, nie? Jako dyrektor to jest prezydent, nie? Jako dyrektor to jest reżyser. Więc proszę bardzo, paczuszka, zatrzymasz się w Dewfort, no i dasz Stevenowi w Dewforcie list, my go tam przekażemy. Więc jestem tym ziomeczkiem, proszę bardzo, to jest PokéNav, czyli PokéNavigator, czyli to jest takie urządzonko, całkiem spoczko. PokéNav ma tutaj formę, to jest rozwinięcie właściwie Pokégira z Pokémon Gold, Silver Crystal. O, Pawliku, uważaj. No i my niestety nie możemy, w tej wersji Pokémon jeszcze nie możemy biegać po budynkach. W kolejnych możemy. No i tu jakoś oni zajmują się, prawda, takimi technologiami. Będziemy mogli przywrócić do życia jedną z naszych skamielin, które uzyskamy. Ale to wszystko w swoim czasie, moi drodzy. O, tutaj zrobimy krok. No i proszę bardzo. No i fajniutko. Czy chcesz zobaczyć PokéNava? Tutaj coś tam zrobił. No i Match Call. Czyli to jest urządzenie, czyli mamy po prostu zamontowany telefon w naszym... w naszym PokéNavie, więc teraz musimy zadzwonić jeszcze do pana prezydenta. Devon Press, Mr. Stone. Och, Pawlik, zadzwoniłeś do mnie, wszystko działa w porządku, dodawaj se ludzi, będzie fajnie i tyle. Akurat w tej wersji to jest fajne, możecie wyzywać sobie w ten sposób trenerów na ponowne walki. Ale dobiegniemy sobie do PokéCenter i na tym zakończymy ten odcinek. Więc, a jeszcze coś wam pokażę, tutaj czeka, prawda, nasza rywalka, ale zrobimy to już w następnym odcinku. Więc, Pan prezydent nam wyleczy nasze Pokémony, więc nie musimy się leczyć, więc to byłem ja, Bartosz Pawlik i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!